Był już gaźnik, teraz czas na rozrusznik, na szarpak, tak? Więc widać, że chyba sprężyna spadła. Bierzemy imbusik 4 mm i odkręcamy 4 śruby. Potrzebujecie imbus 4, jakiś śrubokręt krzyżakowy, kominarki i to, od czego powinienem zacząć, czyli okulary ochronne. Dobra, teraz mamy tak, sznurek jest rozwinięty, widać, że to też nie działa, ten zwijacz, tutaj nie ma zbyt wiele części, jest jedna śrubka. Odkręcam. I teraz mamy tutaj taką część, a z dwoma drucikami, które tutaj działają jako zapadka. A tu jest jeszcze sprężynka. O, i widać, że chyba sprężyna nie spadła. Ale żeby dla wszystkiego, chcę wam pokazać, jak to wygląda, więc sprężynę zrzucę. Na pewno jesteście ciekawi, co zrobić, gdy ta sprężyna po prostu właśnie wystrzeli. To tylko najważniejsze. Więc tak, okularki zakładamy. I teraz rękawiczki też się przydadzą, ponieważ no ta sprężyna jest dość cienka i można tutaj też się pokaleczyć. Więc można zabezpieczyć sobie ręce. Na początek. I tu końcówkę zagiętą. Trzeba poprawić, żeby była zagięta, tak? Bo czasami się rozgina, więc tutaj musi być zagięte. Zakładamy tutaj i przytrzymujemy. Pierwsze dwa zwoje są najtrudniejsze, ponieważ ona cały czas próbuje tutaj spaść. I trzeba ją przytrzymywać. Przytrzymujemy cały czas, żeby nie spadło. Bo tutaj jest bardzo wąska krawędź. Spójrzcie, to jest dosłownie 3 mm, no 4. To jest dość mało. To jest trochę podgięte. Wiem, że coś tutaj się działo. O. Tu już cały czas właśnie spróbuję ta końcóweczka. Próbuję ciągle tutaj spaść, dlatego na początku ją dogięłem. I też koniecznie u siebie dognicie, żeby ona, no żeby nie było tak, że ona ciągle spada. I w ten właśnie sposób, zwój po zwoju, przytrzymuję, tak? O, i wkładam, wciskam. I cały czas pamiętam o tej końcówce tu. Tak? I wciskam. Może ono tu jest podgięte w jakimś miejscu. Nie powinno się nic za nas tam dziać. O. Cały czas pilnujemy, żeby nie wystrzeliła. Może wystrzelić nam w oczy. Więc dlatego te okulary to naprawdę nie są żarty. Im tych zwojów jest więcej, tym zaczyna się robić coraz łatwiej. No i w ten oto sposób właśnie udało mi się to nawinąć. Pamiętajcie, że jak przytrzymujemy palcem, tak, to najlepiej tak przytrzymujemy w dwóch miejscach, tak, palcem jedną dłonią, a tutaj drugą ręką sobie układamy, potem zmiana, tak, układamy
drugą ręką, tak żeby iść, cały czas uważam, żeby to mi nie wystrzeliło. O, widzicie? Słuchajcie, chwila nieuwagi i końcówka już mi tutaj wypada. Ta końcówka jest tutaj nezralgiczna. O, cały czas ją wyciskam uwagę. I zaraz tutaj tę sznurę sobie odwiążę. To mogę położyć teraz, spokojnie. Nie powinno wystrzelić. Słuchajcie, tak nic się nie dzieje. I tutaj jest tego szarpaczka. Trzeba to odwiązać. Tutaj później pokażę, jaki węzełek tutaj używać. Żeby ten, żeby on był odpowiednio duży, żeby nie przechodził przez, o, przez tą rączkę. Który tutaj jest taki otworek. I teraz cała trudność polega na tym, żeby tą sprężynę umieścić tutaj w tej szczelince tutaj. I na tym polega ta trudność. Teraz spójrzcie, końcówkę dogięłem tak, żeby ta końcówka zagięta była w środku tego kółeczka. Jak to włożę na tą obudowę, to będę musiał pokombinować się okrętem kombinarkami, żeby zaczepiła się tutaj za tą szczelinę i po prostu się tutaj blokować. I tutaj jest cała trudność. I oczywiście zrobić to w ten sposób jeszcze, żeby ta sprężyna nie wystrzeliła. No to cóż, próbujemy. Nie wiem, czy to było widać. Starałem się to pokazać najlepiej, jak to, jak mogłem. O, a widzicie? Końcówka sprężyny jest właśnie zaczepiona. O, na tym wycięciu. I to właśnie o to chodziło. Udało mi się po prostu to przy użyciu takich cienkich kombinarków. Teraz składamy to wszystko z powrotem. Tak, tu drodziki tych wycięcia, sprężynka. Tak. Śrubeczka. Tam widziałem jakiś film, który z moich kolegów nagrał. Związywali ze szturkami. Mają cuda tam robią. No tutaj zobaczcie. Jest jakieś kombinowanie. Tak. No i skręcone. Kwestia tylko teraz zrobienia porządku z tym sznurkiem. Sznurek jest z jednej strony zaczepiony tutaj. Tak, jest tam zasupełkowany. Więc jakby ten drugi koniec, który rozwiązałem z uchwytu, muszę przełożyć ten otwór. Sznurek jest z jednej strony zaczepiony tutaj, tak, jest tam zasupełkowany, więc jakby ten drugi koniec, który rozwiązałem z uchwytu, muszę przełożyć przez ten otwór. Dobrą sprawą jest też wykorzystać takie nacięcie, które jest tutaj, do zatrzymania tego sznurka, żeby się nie plątał. Więc sobie tutaj umieszczam.
I wtedy on mi tam nie spada, się nie kończy. Po złożeniu tego wracamy to ten cały nasz zwijacz w lewo, naciągamy w ten sposób sprężynę. Robimy jakieś 5-6 obrotów. I wtedy musimy sznurek przełożyć przez ten otwór, który już wychodzi do pękłości. Więc jakby w tej całej robocie najważniejsze jest to, żeby nie dać się zabić przez tą sprężynę, żeby nie uderzyła nas w oko gdzieś tam, gdzie wstrzeli w niekontrolowany sposób. No to jednak sprężyna. Starszej daty zegar mistrzowy nie będą mieli z tym problemu. A może jeszcze jedną zrobię. I teraz końcówkę sznurka przekładam przez otwór. I przez rączkę. I teraz pędzelek, tak? Czyli ramieniem pętelka. I przekładamy dwa razy. Raz. I dwa. Wtedy węzeł jest gruby. Chińczycy właśnie coś takiego stosują, gdy montują ten szarbaczek. I on tutaj ładnie się chowa. Wtedy, a spójrzcie, cyk, nie wystaje. I szarpaczek działa. Tak. A to nachodziło. Montujemy z powrotem do kosy. I do roboty, a nie tam lenić się. Trawa rośnie.